Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Psalm 11. Bóg nadzieją sprawiedliwego. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 stycznia 2004 roku. Do Pana się uciekam, dlaczego mi mówicie? Niby ptak uleć na górę. Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwe, by w mroku razić prawych sercem. Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich. Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników. Wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość. Ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. Ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. Kontynuujemy nasze rozważania nad tekstami psalmów, które stanowią zasadniczą część liturgii nieszporów. Obecnie wysłuchaliśmy uważnie psalmu 11. Krótkiej i pełnej ufności modlitwy, której w oryginale hebrajskim nadaje rytm święte imię Boże Adonai, Pan. Imię to występuje na początku, następnie trzy razy w środkowej części psalmu i powraca na końcu. Duchowy wydźwięk całej pieśni wyraża trafnie końcowy wiersz. Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha. Oto podstawa wszelkiej ufności i źródło wszelkiej nadziei w chwilach ciemności i prób. Bóg nie pozostaje obojętny w obliczu dobra i zła. Jest On Bogiem dobrym, a nie jakimś mrocznym, nieodgadnionym i tajemniczym fatum. Zasadniczo w psalmie możemy wyróżnić dwie sceny. W pierwszej mamy opis grzesznika, pozornie odnoszącego triumf. Przedstawiony jest on w obrazach o charakterze wojennym i łowieckim jako człowiek przewrotny, który napina łuk wojenny lub myśliwski, by ugodzić gwałtownie swą ofiarę, czyli człowieka wiernego. Temu ostatniemu przychodzi zatem na myśl, by zbiec i uniknąć nieubłaganego ciosu. Chciałby uciec, niby ptak w górę, daleko od otchłani zła, od oblężenia przewrotnych, od oszczerstw rzucanych zdradziecko przez grzeszników niczym strzała. Wiernego ogarnia pewne zniechęcenie. Czuje się on samotny i bezsilny wobec atakującego zła. Wydaje mu się, że zostały naruszone fundamenty sprawiedliwego porządku społecznego i podstawy współżycia ludzkiego. W drugiej scenie opisana jest sytuacja radykalnie zmieniona. Pan zasiadający na niebieskim tronie swym przenikliwym spojrzeniem ogarnia cały ludzki horyzont. Z tego transcendentnego miejsca, będącego znakiem boskiej wszechwiedzy i wszechmocy, Bóg może badać i oceniać każdą osobę, odróżniając dobro od zła
oraz potępiając stanowczo niesprawiedliwość. Bardzo sugestywny i pocieszający jest obraz boskiego oka, którego źrenica obserwuje uważnie nasze działania. Pan nie jest odległym władcą, zamkniętym w swym pozłacanym świecie, lecz czuwającą obecnością, broniącą dobra i sprawiedliwości. Widzi on i interweniuje swoim słowem i czynem. Sprawiedliwy przewiduje, że podobnie jak to miało miejsce w Sodomie, Pan ześle na grzeszników węgle ogniste i siarkę, będące symbolami sądu Bożego, który oczyszcza historię i potępia zło. Grzesznik, rażony tym ognistym deszczem, zapowiadającym jego ostateczny los, doświadcza wreszcie, że jest Bóg, co sądzi na ziemi. Jednakże psalm nie kończy się tą tragiczną sceną kary i potępienia. Ostatni wiersz ukazuje horyzont światła i pokoju, przeznaczonych dla człowieka sprawiedliwego, który będzie kontemplował swego Pana, będącego sędzią sprawiedliwym, ale przede wszystkim pełnym miłosierdzia wyzwolicielem. Ludzie prawi ujrzą jego oblicze. Oto doświadczenie radosnej komunii i pogodnej ufności w Bogu, który wyzwala od zła. Podobne doświadczenie było udziałem niezliczonych sprawiedliwych na przestrzeni dziejów. Wiele przekazów mówi nam o ufności chrześcijańskich męczenników w obliczu udręki oraz o ich stałości, dzięki której nie cofali się przed próbą. Jak podają akta Euplusa, diakona z Katanii, który poniósł śmierć około 304 roku za panowania Dioklecjana, męczennik ten modlił się spontanicznie. Dzięki, o Chryste, ochraniaj mnie, bo cierpię dla Ciebie. Wielbię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wielbię Trójcę Przenajświętszą. Dzięki, o Chryste, pospiesz mi na pomoc, o Chryste. Dla Ciebie cierpię, Chrystusie. O Panie, wielka jest Twoja chwała w sługach, których raczyłeś powołać do siebie. Składam Ci dzięki, Panie Jezu Chryste, ponieważ przyniosła mi pociechę Twa siła. Nie dopuściłeś, by zatraciła się moja dusza razem z grzesznikami i udzieliłeś mi łaski Twego imienia. Teraz umocnij to wszystko, czego dokonałeś we mnie, by zawstydzić bezczelność nieprzyjaciela. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a mal.